Bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa na konferencji naukowej, będę to podkreślał, konferencji naukowej zatytułowanej Potrzeby natury, czy Puszcza Białowieska wymaga ingerencji człowieka. Na początku chciałem bardzo podziękować panu wicemarszałkowi doktorowi Stanisławowi Tyszce za to, że zechciał tą konferencję objąć swoim patronatem. Również bardzo dziękuję wszystkim szanownym prelegentom, którzy przyjęli zaproszenie i za chwilę podzielą się z nami swoimi wynikami badań. Bardzo dziękuję również szanownym posłom oraz wszystkim pozostałym szanownym gościom, którzy docenili wagę problemu i zechcieli tutaj pojawić się na tej konferencji. Niestety, z dużą przykrością stwierdzam, że zaproszenie do udziału w tej konferencji, do wystąpienia z referatami naukowymi przyjęli tylko naukowcy będący przeciwnikami ingerencji w przyrodę Puszczy Białowieskiej. Niestety naukowcy reprezentujący drugą opcję, czyli ingerencji w przyrodę Puszczy, no niestety z różnych przyczyn odmówili udziału w tej konferencji. Ja powiem szczerze, że dla mnie jest to trochę trudne do zrozumienia. Nieobecność naukowców z takich instytucji jak Lasy Państwowe, nieobecność prelegentów oczywiście, takich naukowców z takich instytucji jak Lasy Państwowe, Instytut Badań Leśnictwa, ponieważ uważam, że właśnie konferencje naukowe są najbardziej odpowiednim miejscem do wypracowania najlepszych form ochrony tak bezcennego obiektu naszego dziedzictwa narodowego, nie tylko naszego polskiego dziedzictwa, ale również światowego dziedzictwa, jakim jest Puszcza Białowieska. Mam również nadzieję, że wyniki badań naukowych, które za chwilę zostaną tutaj zaprezentowane przez osoby zajmujące się tematyką, prowadzące badania w Puszczy Białowieskiej, będącymi autorytetami z zakresu ochrony środowiska, pozwolą odpowiedzieć na to pytanie, które jest postawione w tytule tej konferencji. Proszę Państwa, ponieważ pan wicemarszałek dr Stanisław Tyszka nie mógł w tej chwili tutaj przyjść, ale będzie później w drugiej części konferencji, czyli na dyskusji, dlatego proszę, aby w imieniu wicemarszałka głos zabrał pan poseł Apel z Komisji Ochrony Środowiska. Proszę bardzo. Proszę. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim, to tak jak zaznaczył przedmówca, rzeczywiście chciałbym bardzo przeprosić w imieniu marszałka, że nie może wziąć udziału w pierwszej części dyskusji, będzie aktywnie uczestniczył w drugiej. Obowiązki spowodowały, że do drogi będzie mógł dotrzeć. Ja dziękuję Państwu za to, że Państwo przyjechali i chcą podzielić się swoją wiedzą. To jest niezwykle ważne, żeby ta wiedza ekspercka nie zamykana była tylko w głowach tych ludzi, którzy tą wiedzę posiadają, którą się zajmują na co dzień, ale również wychodziła na zewnątrz i również była w jakiś taki sposób upowszechniana, tak? I również upowszechniana w tym miejscu, gdzie tworzy się prawo. Znaczy Sejm jest takim miejscem, w którym my posłowie, którzy tworzymy to prawo, jesteśmy osobami, którzy nie mają takich lepszych źródeł informacji, lepszych źródeł do tworzenia dobrego prawa niż właśnie Państwa doświadczenie, Państwa głowy, Państwa praca. I tutaj bardzo duże podziękowania w imieniu swoim, w imieniu marszałka chcę właśnie za to, że złożyć, że Państwo chcą i Państwu zależy na tym, by ta wiedza była na tyle powszechna i na tyle dostępna, żeby móc ochronić to nasze dziedzictwo. Jeśli chodzi o samą dyskusję, dyskusja, żeby była rzeczywiście dyskusją, a nie głosem z jednej strony, ja
włączając się już w tą drugą część, będę, mimo że jestem wielkim zwolennikiem Puszczy i tak dalej, próbować zaczepiać z punktu widzenia drugiej, z drugiej strony. Ale oczywiście chciałbym jedną rzecz bardzo ważną zaznaczyć. Ja jestem zwolennikiem Puszczy i kocham las i kocham wszystko, co zielone i uważam, że Puszcza doskonale sobie poradzi bez naszych siekier czy bez naszej ingerencji. Natomiast no, jeśli chodzi o to, by po prostu móc znaleźć argumenty przeciwko, czy argumenty wobec przeciwników pozostania Puszczy Świętym Spokoju, no to wciela się w taką trochę rolę, ale to już w drugiej części. Myślę, że tutaj oddaję głos. Dziękuję.